Roxany było wszędzie pełno zawsze, wszędzie była w centrum uwagi. Dzieci zanim otworzyły książki w szkole, bo już najpierw była rok w przedszkolu integracyjnym, a później poszła do zwykłej podstawówki, do nas miejscowości, no to dzieci zanim otworzyły książki, to Roxana musiała mieć pierwszą otwartą książkę. Żeby czasem nie na końcu, no to nauczycielka zawsze podbiegała albo inne dzieci i otwierały książki. A jeszcze śmieszne takie jak z piłeczką ping-pongową. Miała taką piłkę skaczącą, kauczukową i ona tę piłkę rzucała. I nie daj Boże, jej ta piłka gdzieś uciekła, to dopóki tej piłki nie znaleziono, to nauczycielka nie mogła lekcji zacząć. Jako mama siedziałam z nią w szkole i pilnowałam, karmiłam, przebierałam, żeby miała kontakt z rówieśnikami. Wyjeżdżaliśmy razem na wakacje. Dla nas nie było rzeczy niemożliwych, przez to, że była chora. Bardzo często mnie denerwowała, jak mówiła, że ona nie może coś zrobić. Ja mówię, że zawsze wszystko można zrobić, mimo to, że ma tam jakieś utrudnienia, ale no, nic nie jest niemożliwe, w zasadzie wszystko jest do wykonania. Mówiliśmy jej, że nie każdy jest zdrowy, że są dzieci chore, że zawsze dla nas jest ważna, że wymaga szczególnej uwagi, zawsze będziemy przy niej. Wychowywaliśmy ją tak, żeby jak zdrowe dziecko. W sumie codziennie w zasadzie spędzaliśmy ze sobą czas. Codziennie miałyśmy nowe pomysły. Nie wiem, na przykład obie pomalowałyśmy kiedyś ściany w pokoju. Mieliśmy kiedyś jeszcze piętrowe łóżko, gdzie całe to łóżko zostało pomalowane kredką pomarańczową. I później miałyśmy no trochę... Jak Roxana wózkiem rozwaliła ścianę, to Patrycja wyjęła zmiotkę i szybko pozamiatała. Żeby nie było śladu zbrodni. Mieliśmy wyjazd do Wyspy Tropikalnej w Niemczech. Był to wyjazd fundowany przez fundację. Poszłyśmy na baseny, które były też tam w wystawie. I świetnie się razem bawiłyśmy. Roxanka pływała na swoim pontonie. A ja w swoim kółeczku razem się pluskałyśmy w tej wodzie, bo niesamowicie. Cześć, jestem Roxana. Spełniło mi się marzenie. Tak? Cześć, jestem Roxana. Spełniło się moje marzenie. Dzisiaj wyjeżdżamy z rodziną do Tropical Islands. Tak? Bardziej szybko, chodź, pakujemy się. Roxana urodziła się jako zdrowe dziecko. Gdy miała mroczek, nie chodziła. Jakieś pierwsze badania medyczne, w wieku 2 lat wyjazd do kliniki, do Katowic, do Warszawy, biopsja mięśnia, nerwu. No i okazało się, że Roxana jest chora na rdzeniowy zanik mięśni. W wieku 2 lat chodziła. Był to chód taki kaczkowaty trochę. Ciężko jej było wstawać, ale chodziła. Wyrobiła swój chód i w wieku 5 lat siadła na wózek. Dostosowaliśmy mieszkanie, także w domu, po podwórku poruszała się wózkiem elektrycznym. No a później było coraz gorzej. Zwykłe przeziębienia powodowały, że Roxana trafiała częściej do szpitala. Dłużej w tym szpitalu przebywała. No i postanowiliśmy tutaj z mężem, że przydałaby nam się taka bardziej opieka medyczna dla Roxany. Taka większa opieka, ponieważ wszyscy u nas lekarze, czy to pediatrzy, czy w szpitalu, to no, ta opieka medyczna nie była wystarczająca. No i zaczęliśmy szukać, rozglądać się, ale nikt nie był w stanie nam pomóc. Tutaj dotarliśmy do Hospicjum Śląskiego.
i Hospicjum Śląskie postanowiło nam pomóc. Objęli nas opieką. Najpierw to miała być opieka na czas krótki, żeby nam po prostu pomóc w zakupie sprzętu. No ale później stan Roxany się coraz bardziej pogarszał i zostaliśmy pod opieką do samego końca. Byliśmy pod opieką hospicjum 2 lata. W tym czasie Roxanka miała założonego pega. Wdrożone zostało żywienie dojelitowe. No i opiekowaliśmy się dzieckiem w domu. Stan Roxany coraz bardziej się pogarszał. Został wdrożony tlen, bo parametry zaczęły spadać coraz gorzej. Na tlenie 4 miesiące, to były ostatnie 4 miesiące jej życia, odeszła w domu. Odeszła w domu, odeszła wśród zabawek. Przy rodzicach obydwoje byliśmy przy tym. Paweł też z hospicjum był wtedy. Paweł miał wizytę u nas wtedy. Na wizycie byli. Po prostu zasnęła i odeszła. Zasnęła i już się więcej nie obudziła, nie cierpiała. Odeszła w domu wśród zabawek, wśród rodziny, wśród najbliższych. Jest to dla nas bardzo przykre, ale wiemy, że nie cierpiała. Hospicjum, tutaj opieka hospicyjna pomogła nam. Przygotowała nas do tego po prostu. Co robi Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci jest bardzo cenne. Bardzo cenne, bo opieka i wsparcie naprawdę robią bardzo dużo dla rodzin. Oni nie działają jako instytucja, tylko to jest taka domowa, ciepła opieka, gdzie się po prostu zapomina o chorobie. Jest wsparcie ogromne.